Duchu Święty, duszo mej duszy, uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, kieruj mną, wzmacniaj mnie, pocieszaj mnie. Powiedz mi, co mam czynić i rozkaż mi to wykonać. Obiecuję Ci uległość we wszystkim, co z woli Twojej mnie spotka. Tylko okaż mi Twoją wolę. Amen. Dziś zgodnie z poprzednimi ustaleniami mam ochotę z Wami pomyśleć o cechach zazdrości, korzystając z tych samych bohaterów biblijnych, czyli mam na myśli Saula, Dawida, Jonatana, Mikal, no całą tą rodzinę jego. Zacznę od tego, że osoba zazdrosna zwykle się bardzo wstydzi tego, że właśnie w ten sposób przeżywa swoją miłość zaborczą, czy przyjaźń, czy żal z tego powodu, że traci kogoś lub coś na czyjąś korzyść. Te uczucia ją kompromitują, w jej oczach oczywiście. Choć wiadomo z doświadczenia, że wyznawanie zazdrości, przyznawanie się przy spowiedzi, czy w kierownictwie duchowym, czy nawet uznawanie jej po prostu przed Bogiem przynosi jakąś ulgę, no na pewno od razu człowieka nie uwolni z tego. No, zazdrość zupełnie inaczej niż czystość przezwycięża się przez pokorne przyjmowanie tego, nie, a nie przez odrzucanie tych pokus. Osoba zazdrosna więc ze wstydu ukrywa swoją chorą uczuciową relację, może źle powiedziałem chorą, niedojrzałą, jeszcze nie rozwiniętą, bo zazdrość może być etapem w drodze do uregulowania miłości czy przyjaźni do innych osób. A druga osoba dręczy się. Ta osoba, o którą ktoś jest zazdrosny, dręczy się, próbując się bronić przed fałszywymi zarzutami ciskanymi jak włócznie. Jednak na dłuższy czas nie da się ukrywać swojej zazdrości ani ukrywaniem, ani zatajaniem, ani wypieraniem się, ani udawaną obojętnością, czy też pogardą, czy też zaprzeczaniem temu, że wcale nie jestem zazdrosny, czy i tak dalej. Saul właśnie próbował stłumić w sobie tą potężną furię uczuć, jaka się w nim obudziła, bo zazdrość ma właśnie tą taką cechę charakterystyczną, że to jest potężna furia uczuciowa. Że jest bardzo trudna do opanowania, właściwie niemożliwa jakby w pierwszym momencie. I Saul próbował stłumić tą furię uczuciową, ale nie potrafił tego opanować. Na krótkim etapie udawało mu się to jakoś tam gdzieś zamaskować, później niestety nie udało się. Więc nie chcąc się przyznać do tego, że zazdrości, swoje uczucie zreformował na nienawiść. Nienawiść jeszcze daje trochę człowiekowi honoru, natomiast zazdrość upokarza go. I takie przeobrażenia są możliwe. Biblia mówi, że wewnątrz swojego domu Saul doznawał szału uczuciowego, tak to nazywa. To znaczy, że na zewnątrz próbował to zataić. Gdzieś tam tylko w pałacach sobie pozwalał na taki szał, natomiast oficjalnie był poważnym królem z majestatem. Jeszcze inną próbą ukrycia swych uczuć były obietnice, jakie stawiał Dawidowi, poślubienia Merab. To też taki sposób odwrócenia uwagi od własnych uczuć. Udawanie kogoś bardzo miłego, dobrego, życzliwego, dobrze życzącego i wolnego od kogoś, dlatego ja jestem gotowy, żebyś ty był przyjacielem z kimś, czy przyjaciółką, czy proszę, ja absolutnie nie zazdroszczę, możecie się tutaj razem przyjaźnić. Ja nie mam zazdrości o to, nie takie udawanie. I w ten sposób chciał ukryć swoją zawiść, udając hojnego władcę, który tak naprawdę kocha Dawida, jest dla niego życzliwy, ale jest wolny od Dawida, wcale nie jest uzależniony od Dawida, więc może byś się z Mera pożenił. Nie? Zmiana decyzji jednak i oddanie Merab, czyli córki Saula, komuś innemu miało upokorzyć Dawida, wzbudzić w nim poczucie utraty, poniżyć go. Jednakże Dawid nie zareagował w taki sposób, jak przewidywał król. Był to zupełnie gatunkowo inny człowiek. Był zbyt skromny, by poczuć utratę. Pokora nie odczuwa ani straty, ani zysku.
Imię Merab oznacza szerokość. To nie znaczy, że miała szerokie biodra czy biust, ale to słowo oznacza w takim szerszym znaczeniu bogactwo, obfitość, jakieś pomnożenie. Imię Merab oznacza więc szerokość w sensie takiego pomnożenia, jakiegoś bogactwa, jakiejś zasobności. I ona jako pierwsza występuje w liście dzieci Saulowych w pierwszej księdze Samuela 14:49, z córek jako pierwsza występuje. Wynika więc z tego tekstu, że była dla niego córką faworyzowaną. Pominięcie Dawida miało go upokorzyć. Obiecał Merab, później mu zabrał, komuś innemu dał Merab. Chciał przez ten zabieg zdefiniować jego niezasłużoność, pomniejszyć poczucie wartości, rzucić go na kolana, upokorzyć go jakoś, doprowadzić go do złości, sprowokować tego Dawida, żeby skomlał, łaknął. Zabiegi ludzi zazdrosnych zmierzają właśnie w tym kierunku, poprzez obmowy, jakieś niezauważenia, zlekceważenia, odmowę, pominięcie, usunięcie, zmierzają do pomniejszenia czyjejś roli. Roli tej osoby, na której komuś bardzo zależy. Więc ta osoba zazdrosna chce jak najbardziej pomniejszyć znaczenie osoby, co do której można być pewnym, że właśnie dla niej ta osoba ma największe znaczenie. To są takie próby poradzenia sobie z furią uczuciową. Przeczytamy sobie teraz ten fragment z 18 rozdziału z pierwszej księgi Samuela. Posłuchajcie. Od 10 wiersza. A oto nazajutrz duch zesłany przez Boga opanował Saula, który popadł w szał wewnątrz swojego domu. Rzeczywiście, zazdrość, taka tęsknota, nostalgia, obsesja za kimś, to jest istny szał. Dawid tymczasem sobie grał gdzieś tam na gitarce, na cytrze, tak jak każdego dnia. Saul trzymał w ręku dzidę i rzucił Saul dzidą, bo myślał, przybije Dawida do ściany. Myśli, że jak zniszczy Dawida, to sobie poradzi ze swoimi uczuciami. Lecz Dawid dwukrotnie tego uniknął. Saul bardzo się bał Dawida, bo Pan był z nim, a od Saula odstąpił. I dlatego Saul odsunął go od siebie, a ustanowił wodzem na 1000 żołnierzy. I tak odbywał wyprawy na oczach ludu. Dawid we wszystkich przedsięwzięciach miał powodzenie. Pan był z nim. Saul, widząc, że mu się dobrze powodzi, drżał przed nim. Tu widzimy też, jak to często w Biblii bywa, szczególnie w Starym Testamencie, jak Bóg szczególnie jest po stronie zawsze osób prześladowanych. Pan był z nim, tak było z Józefem, tak było z Dawidem, tak było ze wszystkimi tymi, którzy jakoś tak mieli gorzej w życiu. Przeciwnie, cały Izrael i Juda miłowali Dawida, wyprawiał się bowiem i powracał na ich oczach. Saul rzekł do Dawida, oto najstarsza moja córka, Merab, oddam ci ją za żonę, ale bądź dla mnie dzielnym wojownikiem i prowadź walki pańskie. Bajdu, bajdu. Saul bowiem mówił sobie, jeżeli ja go nie dosięgnąłem, niech go dosięgnie ręka Filistynów. Dawid odpowiedział na to Saulowi, a kimże ja jestem i czym jest ród mego ojca w Izraelu, abym mógł być zięciem królewskim? Gdy jednak zbliżała się chwila oddania Merab, córki Saula, Dawidowi oddano ją za żonę Adrielowi z Mecholi. Jakiejś lichocie, bo Mechola to może znaczyć również choroba, albo jakaś taka niezdolność, jakaś, no nie chciałbym powiedzieć impotencja, ale ktoś taki nie za bardzo udany. Osoba atakowana zazdrością nie jest w stanie ukoić niepokoje zazdrosnej osoby swoimi zapewnieniami, że nie ma powodów do zazdrości. Ponieważ zazdrość ma w sobie właśnie tę charakterystyczną cechę, że wymusza wierność w sposób obsesyjny. Ciągle sprawdza kogoś, czy ktoś nie jest ważniejszy od niego dla jakiejś osoby X czy Y. Domaga się coraz bardziej detalicznych dowodów lojalności, które zaczynają zaciskać pętle zniewolenia naszej osoby osaczonej i któż to wytrzyma. Dawid wyprawiał się na wyprawy wojenne, by zadowolić Saula. Próbował mu udowodnić, że nie ma powodów do zazdrości. Chciał mu jakoś udowodnić to, zaimponować, zrobić coś, żeby odzyskać dawną przychylność. Ale im bardziej się starał, tym bardziej Saul nienawidził Dawida. Gdy Saul kazał mu przynieść 100 napletków filistyńskich, Dawid zabił nawet 200 wrogów, co widać wyraźnie, że chce jakoś naprawić ten trudny układ. Ale to nie pomaga. Zapewnienia, że nie ma powodów do zazdrości, nie pomagają obsesorowi.
W jego oczach Dawid pozbawiał go wszystkiego: tronu, powodzenia, zwycięstw, sławy, miłości, córek, miłości syna, a co najgorsze, Dawid pozbawiał Saula Dawida. Do tego Saul nigdy się nie przyznał, że tak naprawdę całe życie ganiał za Dawidem i że prawdą o jego uczuciach była zupełnie inna. Nie to, że nienawidził Dawida albo że Dawid spiskował, bo to była nieprawda. Saul nie potrafił żyć bez Dawida. Aż jęczał z tęsknoty za Dawidem. Nigdzie w Biblii nie jest wprost o tym napisane, ale to jest prawda. Chcąc ukryć swoje pragnienia zniewolenia Dawida, a jednocześnie nie mogąc się powstrzymać przed osaczeniem go, chciał mu ofiarować drugą córkę, Mikal, która miała się dla niego stać sidłem. Osoba zazdrosna nie może znieść, że w jej środowisku jest ktoś, komu bardziej się powodzi niż jej i kto jest bardziej kochany i ceniony, kogo może traci ze względu na kogoś. Chcąc to jednak zataić, celowo podsuwa jakby innych przyjaciół, przyjaciółki, żeby ukryć swoją tęsknotę. Czuje się wtedy krzywdzona, poniżona. Wszyscy są dla niej tylko instrumentami. Jej stosunek do każdego człowieka jest przedmiotowy, a nie podmiotowy. Nikt się nie liczy, ale liczy na każdego, by go użyć w stosownej chwili dla własnych narcystycznych celów. Może nas dziwić ta podwójna gra Saula, od pozorów życzliwości aż po zabójczą nienawiść, ale jest to dowód jego wewnętrznego rozszczepienia, konfliktu, jaki przeżywał Saul sam w sobie. Saul prowadził wojnę sam ze sobą. Może nawet chciał dobrze, może nawet chciał poprawnie kochać czy przyjaźnić się z Dawidem, ale nie dorósł do tego nigdy i zatrzymał się w swoim rozwoju. Coraz bardziej wychodziło na jaw, że nie jest w stanie powstrzymać się przed złem, ale ta agresja tak naprawdę miała obronić Saula przed uzewnętrznieniem swojego uzależnienia od Dawida. Że tak naprawdę to by cały czas go chciał mieć przy sobie. W 18 rozdziale, w 20 wierszu czytamy takie słowa. Mikal, córka Saula, pokochała Dawida. Doniesiono o tym Saulowi. Sprawa ta wydała mu się dobrą. Ciekawe dlaczego. Saul bowiem mówił sobie: oddam mu ją, aby była dla niego sidłem. Niech będzie nad nim ręka Filistynów. Oświadczył więc Saul Dawidowi po raz drugi: dziś możesz stać się moim zięciem. Sługom zaś Saul polecił: porozmawiajcie potajemnie z Dawidem i donieście mu: król jest dla ciebie życzliwy, słudzy jego cię kochają, zostań więc zięciem królem. Zobaczcie, jaka gra. Raz go odsuwa, to znowu mu obiecuje, że jego córka będzie jego żoną. Znowu go odsuwa, nienawidzi, rzuca dzidą, znowu mówi: twoja, moja córka będzie dla ciebie żoną. To jest taka gra wśród osób zazdrosnych, nie? Że raz jestem dla ciebie życzliwy, jestem twoim przyjacielem, tak naprawdę to tylko tu możesz na mnie liczyć. Za chwilę nienawidzę cię, w ogóle od dzisiaj z tobą nie rozmawiam, nie patrzę na ciebie, zejdź mi z oczu. Słudzy powtórzyli Dawidowi słowa Saula. Można zwariować w takich wahaniach. Oczywiście zwariuje ofiara. Słudzy powtórzyli Dawidowi słowa Saula, on zaś odrzekł: czy wam się wydaje rzeczą błahą być zięciem króla? Ja jestem przecież człowiekiem biednym i mało znaczącym. Zobaczcie, co ratowało Dawida przed taką historią. Słudzy zawiadomili Saula, mówiąc: tak się wyraził Dawid. Saul odrzekł: powiedzcie Dawidowi, że król nie żąda innej zapłaty, tylko 100 napletków Filistynów, aby pomścić się na wrogach królewskich. Saul liczył na to, że Dawid dostanie się w ręce Filistynów. No i oczywiście, gdy Dawid wyruszył na wojnę, wydawało mu się to dobrym, że zostanie zięciem króla, zabił 200 mężczyzn spośród Filistynów i przyniósł z nich potem napletki w dokładnej liczbie królowie. Czyli sam zabił 200, ale przyniósł 100 napletków. Jakby sam sobie chciał udowodnić, że jest godzien tego. Jego zwycięstwo jeszcze było większe niż to, które obiecał Saulowi. Ale zauważcie, co robi. On pomniejsza rolę swojego zwycięstwa. Nie chwali się. Mógłby zrzucić Saulowi 200 napletków, ale on przyniósł 100. Nie chce zaimponować. Zaczyna już miarkować, że rzeczą bardzo niebezpieczną jest imponować innym. W
Wtedy Saul oddał mu córkę swoją Mikal za żonę. Przekonał się też Saul naocznie, że Pan jest z Dawidem. Mikal, córka Saula, kochała go. Coraz bardziej zatem obawiał się Saul Dawida i stał się jego wrogiem na zawsze. Za chwilę, w następnym rozdziale, czy następnej kartce, Dawid będzie u Akisza, będzie uciekał już przed Saulem. Tam jeszcze bardziej nauczy się mądrości, bo kiedy usłyszy śpiewkę znaną, jak ludzie mu u Akisza w Gat śpiewali, a czy to ten Dawid, o którym śpiewają te legendarne pieśni, że on pobił dziesiątki tysięcy, a Saul tylko tysiące, jak Dawid to usłyszał, ściekała mu ślina po brodzie, udawał szaleńca, wariata, żeby nikomu się nie spodobać. Nikt długo nie jest w stanie wytrzymać takich ciągłych ponagleń do przysiąg i deklaracji o wierności, podejrzliwości, nieustannego sprawdzania, ciągłego nawiania przyjaźni i odtrącania przyjaciela. Taki układ uczuciowy wcześniej czy później prowadzi do ucieczki od obsesora zazdrości. Dawid nie wytrzymał tych ciągłych ataków Saula. Osoba, która miała być dla niego pułapką, stała się dla niego pomocą. Tak bywa w życiu osób miłych Bogu, że to, co jest dla nich przeszkodą, staje się dla nich ułatwieniem i łaską. Posłuchajcie, 19 rozdział, wiersz 11. Tymczasem Saul wysłał posłańców do domu Dawidowego, aby go pilnowali i zaraz z rana zabili. Jednak Mikal, żona Dawida, przestrzegła go, mówiąc: jeżeli tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro będziesz zabity. Tu jest taka pewna dojrzałość Mikal. Woli stracić męża, niż widzieć go zabitym. Mikal spuściła przeto Dawida przez okno, a on uszedł, zbiegł i ocalał. Wzięła potem posążek, ułożyła w łożu, umieściła poduszkę z koziej sierści u jego wezgłowia i przykryła płaszczem. Gdy więc Saul przysłał posłańców, aby przyprowadzili Dawida, powiedziała, że jest chory. Wysłał więc Saul posłańców, aby go odwiedzili, mówiąc: przynieście go wraz z łożem do mnie, aby go zabić. Kiedy jednak posłańcy przyszli, zobaczyli w łóżku posążek, a u wezgłowia poduszkę z koziej sierści. Tym się przypomina taka historia, jaka zdarzyła się między braćmi w czasach, w epoce mojego studiowania. Pamiętam, dwóch braci związało się taką przyjaźnią, zbyt mocną chyba, że jeden drugiemu nożem groził, że jak zostawi go, to mu podetnie gardło. Tak sobie nie radzili z tymi uczuciami. No po prostu za długo byli ze sobą. Powiedział Saul do Mikal: czemu mnie oszukałaś, pozwalając, by mój wróg uratował się ucieczką? Mikal odpowiedziała Saulowi: sam mi powiedział, wypuść mnie, bo inaczej cię zabiję. Ratując się ucieczką, Dawid przybył do Samuela w Rama i opowiedział mu wszystko, co mu uczynił Saul. Następnie udał się z Samuelem do Najot, gdzie zamieszkali. Te fragmenty dają dużo do myślenia, jeśli chodzi o rozwój naszej miłości i naszej przyjaźni, bo nigdy nie startujemy z dojrzałej pozycji. Ale chwała tym, którzy chcą przez to przejść, przerobić i dojść do czegoś zdrowszego, nie? Gorzej z tymi, którzy ukrywają, tak jak to Saul, wstydzą się tego i później szał jest w środku serca. Zazdrość więc paradoksalnie zawsze prowadzi do tego, przed czym pragnie uchronić. Do utraty, do opuszczenia. Nikt nie wytrzyma ze sobą zazdrosną o kogoś. Saul stracił miłość córki. Stracił miłość Jonatana. Stracił uwielbienie ludzi. Stracił szacunek do siebie samego. Stracił ostatecznie samego Dawida, ale na początku stracił łaskę Boga. Wszystko dlatego, że na samym początku wolał stracić Boga niż cokolwiek. To widać w tekście. To jest korzeń zazdrości. To jest nieuchwytny korzeń zazdrości. To mało kto potrafi zauważyć. W życiu na te 15 lat spowiadania ludzi to może 2-3 osoby, może 4 tak mi naprawdę do końca powiedziały, że wiedzą, gdzie się to zaczęło. Nie wiem, kilka osób. Że widziały bałwochwalstwo na początku, to poniżanie Boga, zaniżanie Jego wartości, nieliczenie się z Nim na samym początku. Bo bałwochwalstwo jest największą pomyłką człowieka. Dlaczego? Bo wydaje mu się, że nic nie traci, a zyskuje wszystko. Gdy tymczasem traci wszystko, a nie zyskuje nic. Kiedy zaczynamy kochać kogoś bardziej niż Boga, to właściwie zacznijmy odliczać czas, bo z każdą sekundą nasze ręce będą wypuszczać wszystko, co kurczowo dotychczas posiadały. Z momentem, gdy serce porzuca Boga, co wcale nie musi być widoczne z początku,
Nieuchronnym tego następstwem jest chaos w całym wnętrzu, co ma swój wyraz w jakichś zupełnie nieuporządkowanych działaniach zewnętrznych, mówię to bardzo eufemistycznie. Ten bałagan, taki skrajne uczucia, skrajne zachowania, od miłości, oddania, aż po nienawiść, możemy nazwać też pożądliwością albo zaborczością na wszystko i na wszystkich. Może nawet chciwością albo obżeraniem się wszystkim. Zazdrość jest bardzo wyraźnym znakiem braku przymierza z Bogiem. Jest dla nas sygnałem, taką czerwoną lampką alarmującą, że w tym sanktuarium naszego serca dawno, dawno, dawno już temu nie ma Boga. Choć osoba zazdrosna może zachowywać się religijnie, może nawet być bardziej religijna niż inne osoby, chcąc ukryć prawdę o swoim kulcie. W rzeczywistości Bóg jest dla niej kimś najmniej się liczącym. Pamiętam swego czasu, jak się tak zazdrośnie zakochałem w pewnej osobie, to specjalnie przychodziłem do kaplicy, żeby udawać, że adoruję Pana Jezusa, bo wiedziałem, że ona tam jest. Religia tutaj tylko służyła za przykrywkę. Bóg jest dla osoby zazdrosnej kimś najmniej się liczącym, najmniej ważnym, co najmniej parawanem osobistych celów, przy którym człowiek się czuje bezpieczny. Człowiek pragnie jedności z samym sobą, ale upatruje swoje uspokojenie w posiadaniu wszystkiego i wszystkich. I takie mówienie, że ty jesteś moim bratem duchowym, czy siostrą duchową, czy mówienie, że ty jesteś jedynym moim przyjacielem na śmierć i życie, ty już na zawsze będziesz, to są bardzo takie hasła niebezpieczne. Człowiek pragnie jedności przede wszystkim z sobą, ale nikt z ludzi ci nie zapewni tej jedności, nikt cię nie sklei. Tak naprawdę w sercu nie wierzy, że to Bóg daje pokój i wewnętrzną integrację, a ściślej mówiąc, przylgnięcie do Boga całym sercem i umysłem, całym sobą. Że to tak naprawdę tylko sklei nas wewnętrznie. Wydaje nam się, że drugi rozszczepiony człowiek nam coś będzie mógł tu pomóc. Niestety nie. Zazdrość jest więc dla nas sygnałem duchowej niewiary w Boga. Oczywiście przy całej gorliwości czy pobożności zewnętrznej, ale duchowo nie wierzy się w to, że Bóg może mi dać więcej niż człowiek. Niewiary w Boga jako Boga, a na pewno też prowadzi do ubóstwienia siebie lub innych, albo ubóstwienia przywilejów, ubóstwienia celów ambicjonalnych, pozycji w środowisku. Zazdrość jest spaczoną religią, w której uwielbia się człowieka, a nie Boga, w której uwielbia się własny sukces, a nie Bożą wolę, w której wymusza się na innych uwielbienie własnej osoby, posługując się każdym środkiem, nawet zniszczeniem, nawet upokorzeniem, podporządkowywaniem, instrumentalizacją innych i zniewalaniem. Niedawno poznałem policjanta, który tylko dlatego poszedł do policji, bo miał nieodpartą potrzebę poniżania innych. Prawo pozwalało mu wyzywać, poniżać przesłuchiwanych, więc tylko dlatego, bo miał taką ochotę. Lubiał triumfować. Nie dlatego, że był stróżem prawa, tylko miał taką ochotę poniżać innych. Spróbujmy teraz przejrzeć się tylko wybranym cechom zazdrości. Pierwsza cecha zazdrości, która sygnalizuje, jest zazdrość między tobą a kimś, że twoje uczucie do kogoś przyjaźni, czy miłości, czy jakieś przywiązania nie jest zdrowe. Że jest bałwochwalcze, to jest towarzyszące temu uczuciu niezadowolenie. Ludzie zazdrośni są niezadowoleni ze swego związku z kimś. Udają tylko, że są szczęśliwi. Ale tak naprawdę męczy ich ten związek. Uczuciowa fascynacja nie przynosi im ani pokoju, ani szczęścia, ani zadowolenia. Są smutni. Mają odczucie bycia nieszczęśliwymi, tak bym to nazwał. Są atakowani najgorszymi przeczuciami. Co godzina, co minuta, które zwiastują utratę kogoś, a na pewno on odejdzie, a na pewno z kimś teraz rozmawia, na pewno teraz do kogoś dzwoni, teraz z nim jest, ze mną nie jest, o Jezu, nie dam rady, nie wytrzymam, dlaczego on z nim jest, dlaczego nie ze mną i tak dalej. Wszystkie znaki zdają się wskazywać na to, że ktoś ich opuści, na przykład nie spojrzał na mnie na schodach, aha, chyba już mam je dość, nie wytrzymam tego, muszę coś ze sobą zrobić, albo że coś z powodu tej osoby utracą. Mają nieufność, nie dowierzają wszystkim zapewnieniom. Ktoś mówi, ale przecież ja naprawdę cię nie lekceważę, nie poniżam ciebie, jesteśmy przyjaciółmi. Nie, nie, ja widziałem, jak ty patrzysz, ty po prostu kasujesz mnie, tak, powiedz szczerze. Spotkałem osoby konsekrowane,
które piastowały nawet bardzo wysokie funkcje w hierarchii i tym bardziej cechowała ich podejrzliwość i nieufność wobec swych podwładnych, im usilniej ukrywali swoje podwójne życie i wstydzili się swych zwykłych, ludzkich uczuć, pragnąc za wszelką cenę odgrywać opanowane, poważne autorytety z miną czołgisty. Ludzie zazdrośnie uwiązani są pełni niepokoju, który powoduje, że ciągle myślą o tej osobie, którą osaczyli, nieustannie myślą o niej, dzień i noc. Od kaplicy po ubikację, od refektarza po wybieg tam gdzieś, nawet na meczu. Nie mogą z jej powodu spać, nie mogą z jej powodu jeść, nie mogą żyć, nie mogą oddychać. Czują się nieustannie, czują nieustanne łaknienie jej obecności i są wściekli na to, że to czują. Nie mogą sobie tego wybaczyć, że tak lgną do tej osoby, a z drugiej strony nie potrafią się przed tym powstrzymać. Są więc nerwowi, bo to jest konflikt. Przygnębieni, nic ich nie cieszy. Często silnie uzależniają się od różnych innych rzeczy. Saul był coraz bardziej nieszczęśliwy, im bardziej próbował osaczyć Dawida. Im bardziej posiadał Dawida, tym bardziej on był nieszczęśliwy. I to zazdrość powinna nam wszystkim wyświetlić. Podobnie i ty, czy ja, kiedy już zdecydujesz się kogoś zniewolić, z dnia na dzień będziesz się pogrążał w najbardziej wyniszczających uczuciach i odczuwał coraz wyraźniejsze niezadowolenie. To jest dramat. Druga cecha charakterystyczna dla zazdrości to jest nadopiekuńczość. Taka osobowość pielęgniarza czy pielęgniarki, czy tam chęć władania drugą osobą, to naprawdę to nie jest troska, tylko próba osaczenia kogoś. Ktoś, z kim jesteś w relacji, skarży się, że go ograniczasz, że ciągle mu wchodzisz do celi, chodzisz za jego plecami, już nie powiem za czym innym, że wchodzisz na górę i na dół, że patrzysz, poglądasz, śledzisz, pytasz się, czujesz, patrzysz z pozycji kiciusia na kogoś. Nie? Narzucasz się, jesteś nadtroskliwy. No oczywiście co ileś tam 15 minut czy 15 godzin składasz deklarację o wierności do zgonnej, albo pisemnie, albo SMS-owo, albo mailowo, albo obrazkami, albo czymkolwiek, nie, że na zawsze jesteśmy przyjaźni. A jednocześnie tymi deklaracjami i przysięgami człowiek wywiera presję, by wymóc na kimś te same przysięgi. Zobacz, jaką ładną kartkę ci kupiłem, zobacz, jaki ładny tam coś ci załatwiłem, zobacz, jaką fajną książkę, no to tamten mówi, no Boże, no czuję się taki już osaczony, muszę to samo chyba kupić, no to masz też taką kartkę, masz też taką książkę, tak? No i zaczyna się zniewolenie. To nieustanne pytanie o czyjeś zdrowie, oho, kaszlesz, słuchaj, załatwiłem ci taki syrop i tak dalej. O czyjś los, co będzie z tobą, jak ty sobie poradzisz w życiu, wiesz, będę musiał ci przez całe życie pomagać, ja będę cię chronił, nie bój się, dasz sobie radę, pomogę ci. Odrabianie za kogoś lekcji, już nie mówiąc o innych takich pomysłach intelektualnych czy zawodowych. O czyjeś życie, lęk wywoływany możliwością wypadków, tylko nie jedź autobusem, bo może być wypadek. Nadtroska o czyjeś stany emocjonalne. Słuchajcie, to jest śmieszne, ale to naprawdę jest poważną tragedią dla niektórych osób. Albo dla większości osób, może nawet, którzy będą przerabiać. Bo tu nie da się żyć bez uczuć. To znowu gniewa się, wybucha, gdy ktoś czyni coś bez niego, nie? Zrobił coś, jakąś samowolkę popełnił, bo na przykład wyszedł na korytarz bez zadzwonienia, czy może. Jak mogłeś, nie? Nie poinformowałeś mnie, że wyszedłeś, nie? Że bez twojej woli, bez twojej wiedzy podejmuję jakieś decyzje sam. Ja chcę podejmować za kogoś decyzję. Ty musisz się w to ubrać, musisz tak wyglądać, musisz to zjeść, nie wolno ci jeść cebuli, musisz jeść to, tamto i tak dalej. I człowiek narzuca swoje opinie, złości się, bo inni się nie ubierają tak, jak ja bym chciał, nie czytają ulubionych dla mnie książek, nie podoba im się to, co mnie, nie lubią tych filmów, co mnie się podobają, nie słuchają tej muzyki, która mnie się podoba, wkurza mnie to, że ktoś, kto jest w zależnej zazdrości ze mną, nie robi coś według moich recept, tylko po swojemu, wszystko to interpretuje jako symptomy utraty kogoś. A więc wysila się, żeby odzyskać kontrolę. W takim razie nie co 5 minut dzwonię, tylko co 2,5 minuty.
cały czas się patrzę, nawet na chwilę nie opuszczę wzroku, cały czas myślę o tej sobie, będę cały czas pilnował ją. To jest, chcę na siłę zatrzymać kogoś, to właśnie powoduje ucieczkę innych przed tobą, a z drugiej strony w nas powoduje taką złość, że jak tą przysłowiową Saulową dzidą chcemy kogoś zabić. Słowami, uczuciami, szantażem, złością, dokuczliwością, czasem nawet fizyczną przemocą. Saul pragnął, by Dawid stał się tak samo upokorzonym człowiekiem jak on, tak samo przeżywającym lęk i dumę, utratę i ambicje, chciwość, zazdrość i poniewierkę. Jego troska tylko w etapach początkowych miała pozory opieki ojcowskiej. Ja będę dobrym tatusiem dla ciebie, ja ci zastąpię ojca. Dawidzie, tata cię nie lubiał, to ja cię będę kochał. Ale później wydobyła się z tego wszystkiego prawda zaborczości i lęku. Saul nie mógł tego znieść, że Dawid nie czuje się ani poniżony, ani nie wpędził się w chore ambicje, cierpiąc tak jak król. Za wszelką cenę pragnął on, by Dawid czuł to samo, co on. To jest też cecha takiej nadopiekuńczości zazdrosnej, że ktoś wymusza na kimś takie uczucie, jakie on ma. I ty musisz czuć to, co ja. Dlaczego ty nie czujesz tego, co ja? Jeszcze inna cecha to jest czujna podejrzliwość. To już jest rzeczywisty demon, ten rodzaj uczuć, bo to jest prześladowca człowieka. Człowiek sprawdza tych, których kocha, podejrzewa, że spotykają się z innymi ludźmi, w innej grupie, że o nim mówią, że ktoś już inny jest ważniejszy, że ktoś inny jest bardziej zaufanym przyjacielem, a wszystko po to zapewne ktoś to czyni, by mnie porzucić. Zaczynasz być czujny, analizujesz fakty, ciągle myślisz o tym, zapisujesz sobie to nawet, ciągle myślisz, dopytujesz się, no kojarzysz to wszystko i dopatrujesz się spisku, zdrady. Przeciwko twojej wierności, a ty byłeś jak pies wierny, a tu ktoś cię tak zdradza. To wszystko jest oczywiście zupełna iluzja, nie jest to, nie odpowiada to w ogóle prawdzie, ale człowiek się sam nakręca tak. Więc człowiek zaczyna być spięty, nieufny, kontrolujący, ma jakieś obsesyjne wyobrażenia, domysły, ewentualnych zajść. Całe seriale lecą nocami tutaj w głowie, w których ktoś mnie porzuca, zdradza, nie interesuje się, śmieje się ze mnie, kpi, obmawia, czy cierpi, jęczy, płacze. No bo ktoś go ma za nic, ma obsesję na punkcie doceniania ciebie, wszystko interpretujesz jako rodzaj wykorzystania twojej osoby, zinstrumentalizowania ciebie, manipulowania tobą, czujesz się jak zabawka, zaczynasz obwiniać tą osobę, wykorzystał mnie, wydymał, zniszczył, po co takie w ogóle życie, no. Mówię nie w sposób fizjologiczny, psychiczny. Choć tak bardzo tobie na tej osobie zależy. Każdy gest, słowo, informacja jest rejestrowana, wielokrotnie analizowana, przerobiona, przemyślana, jest odczytywana podejrzliwie. Ludzie zazdrośni są podejrzliwi, ale ich podejrzliwość jest rzutowaniem ich podwójnego życia, ich nieszczerości na kogoś. Zobaczcie, Saul nie mógł tego ścierpieć, że Jonatan i Mikal po prostu kochają Dawida. Był podejrzliwy, pragnął zniszczyć Dawida. On tylko może kochać Dawida, nikomu nie wolno kochać Dawida. Nie dlatego dał Mikal czy Merab chciał dać, bo któraś z nich kochała Dawida, tylko że była sidłem, albo żeby upokorzyć. Był zaborczy o niego. Nieustannie planował jakieś zasadzki, snuł plany upokorzenia, zniszczenia rywala. Zapewne lękał się, że Dawid odbierze mu pewnego dnia nie tylko miłość ludu, ale i koronę. Był zazdrosny o to, że Bóg szczęścił Dawidowi w wyprawach wojennych i przychylności całego dworu, nie wyłączając rodziny. Zazdrość może też kierować się na domniemaną wyższość duchową, że ktoś się lepiej modli, że jest bliższy Bogu, że jakoś pobożniejszy, że bardziej rozwinięty wewnętrznie. Zazdrościmy przecież również darów Bożych. Charyzmatów, ducha, modlitwy, szlachetności, opanowania, dzielności, milczenia. Albo choćby tego, że ktoś w czymkolwiek jest lepszy od nas. No i wreszcie cecha podstawowa w zazdrości: złość i drażliwość. Sam sobie wmawiasz takie interpretacje wydarzeń, które doprowadzają cię do złości i wściekłości. Prowadzisz wewnętrzne dialogi, kłótnie, w których osaczasz osobę, o którą jesteś zazdrosny. Niektórzy nawet wpiszą sobie dialogi, że uczą się ich na pamięć i później próbują to wprowadzić w życie. Znam takie przypadki. Że jesteś dla kogoś tylko zabawką, co prowadzi cię oczywiście do wściekłości, złości, wybuchu furii, kłótni, zarzutów, wyrzutów, które kogoś dziwią, dezorientują, o co mu chodzi temu człowiekowi.
później masz poczucie winy, mówisz, Boże, zraniłem go, przecież to jest mój przyjaciel, utracę go, teraz się na mnie obraził. Więc idzie, korzy się na kolana, prosi, błaga, pragnie, aby przebaczono, nadmiernie się oskarża. To znowu grozi samobójstwem albo jakimś aktem autodestrukcyjnym. Po tym znowu akcie upokorzenia wychodzi za drzwi, trzaska i mówi sobie, ale się upokorzyłem, nie? Jak ja mogłem tak klęknąć przed nim, tak się upokorzyć, tak się ześwinić? Nienawidzę siebie za to, że się tak upokorzyłem. Znowu nie możesz sobie wybaczyć, że tak się przed kimś poniżyłeś. Znowu kogoś sam lekceważ. Muszę sobie udowodnić, że jestem niezależny od niego. Dam sobie radę bez niego. Moje życie nie jest zależne od niego. Więc znowu się zaczyna historia. Żeby podkreślić swoją niezależność, dochodzi do następnych zranień. Opryskliwość, złośliwość, uderzanie w słabe punkty, zgryźliwość. Mamy nieodparte pragnienie upokorzenia kogoś, zemszczenia się na kimś, by udowodnić swoją władzę nad tą osobę. No i znowu ktoś się czuje zraniony, więc my znowu mamy poczucie winy, idziemy, przepraszamy i znowu za mocno przepraszamy, więc wychodzimy, znowu się wściekamy na siebie i to samo. Tak z kilkanaście razy, może z kilkadziesiąt, zależy jak długo trwa taki układ. Czasem ze złości możesz demonstrować inne przyjaźnie, po to by wywołać rywalizację o siebie oczywiście. Chcesz, gdy ktoś, na kim ci zazdrośnie zależy, dostrzegł to i poczuł się zraniony i zazdrosny. I to jest gra pełna złości, a nie miłości. Innym sposobem okazywania zazdrości też udawanie miłości. Mówimy wtedy, kocham cię, przyjaźnię się z tobą. Czy to kobiety, czy to mężczyzny, wszystko jedno. Aby usłyszeć to samo. Albo wypowiadamy to z takim akcentem, naprawdę jestem twoim najwierniejszym przyjacielem. Ktoś patrzy, no i co mu wypada powiedzieć? Przecież nie powie, wiesz, a ty jesteś tylko moim znajomym. Po takich słowach no, jest zobowiązany, no wiesz, ja też jestem twoim najwierniejszym przyjacielem, nie? Jest wymuszony to. Ja też cię kocham. Zawsze będę z tobą. Ta presja zakochiwania się, która jest tak naprawdę manipulacją, wymuszaniem, takim przyciskaniem kogoś do rogu, no i ktoś w końcu wyduka, też cię kocham. Zauważcie, Saul zaraz po ucieczce Dawida wyprawiał ucztę wnów księżyca. Jest to pierwsza księga Samuela, 20 rozdział. Wnów księżyca, więc wyprawia ucztę, koniec miesiąca, wypłata. Udaje, że nie zależy mu na Dawidzie. Nie, on tutaj uczta, nawet nie zauważa Dawida, tam nawet nie patrzy, nie zauważył, czy on jest, czy nie ma. Ale tak naprawdę uwaga jest jego skoncentrowana tylko na jego nieobecności. Kto uważnie czyta ten tekst, to zauważy, że niby jest biesiada, jubel jest, ale tak naprawdę Saul patrzy tylko, czy jest Dawid, czy go nie ma. Zasłania swoje uczucia, uzależnienia od Dawida, zmuszając się też do nienawiści. Wie, że jak zademonstruje nienawiść i oskarży Dawida o jakiś tam spisek, będzie mógł wyładować swoje uczucia miłości do niego, a z drugiej strony ukryć je, maskując, że to nie jest zazdrość czy uzależnienie, tylko że nienawiść. Nów księżyca, słuchajcie, to zupełna niewidoczność księżyca. Odwrotność pełni. Ten stan odpowiada temu, co działo się wewnątrz króla, w jego sercu. Jest to czas ciemności. Tak, kiedy zazdrość króluje w naszym sercu, człowiek jest w wielkim mroku, nie widzi światła, nie widzi Boga, nie widzi nic, tylko tego człowieka, miłość i nienawiść do niego. Widać wyraźnie, mimo zabiegów ukrycia, zabójcze pragnienie posiadania Dawida w Saulu. Jedyne, co go interesuje, to nieobecność Dawida. Pragnie go mieć przy sobie, pragnie go zabić przy sobie. Zabójcza obecność. Zabójcze pragnienie posiadania kogoś. Stąd chyba Biblia mówi o tym zabójstwie, nie, że on chce przebić go, a z drugiej strony nie może żyć bez niego. Nieodparte pragnienie staje się pragnieniem destrukcyjnym. Rozmowa z Jonatanem staje się okazją do wyrzucenia z siebie stłumionych uczuć. Jonatan próbuje bronić Dawida, więc ten mu zarzuca jakiś spisek. Chcąc ukryć swoją żądzę posiadania Dawida, grozi mu śmiercią. Nie może sobie poradzić bez Dawida. Ale by ukryć tę wolę zagarnięcia, oskarża swojego syna, oskarża Dawida. Uważa, że Dawid jest dla niego zagrożeniem, obawia się utraty korony, władzy. Destrukcyjne i kłamliwe teorie są tylko wyrazem zawłaszczenia czyjąś osobą. Jest to tak silne pragnienie posiadania kogoś, że budzi w człowieku ogromny wstyd i poniżenie. Uczucia nabierają paradoksalnych kształtów. Uwielbienie kogoś miesza się z demonizacją tej osoby.
Tak silnie jesteśmy przeciągani przez kogoś, że zaczynamy się panicznie bać tej osoby i nienawidzieć ją, bo nie możemy przy niej czuć się wolni, swobodni. Bo ta osoba ma jakąś dziwną władzę nad nami. Dlaczego? Nie ma kultu Boga i ktoś stał się Bogiem. A serca się nie da oszukać. Jeśli Bóg nie jest Bogiem, znajdziesz sobie Bożka za tydzień. Osoba, o którą jesteśmy zazdrośni, z jednej strony jawi nam się jako ktoś, bez kogo nie możemy żyć. Z drugiej strony staje się naszym największym wrogiem, gdyż przy niej nie jesteśmy w stanie ukryć swego lęku, swej potrzeby miłości. Przy niej nie panujemy nad swymi namiętnościami. Gadamy byle co, wysypujemy się z uczuć, poniżamy się, no po prostu dostajemy szału. Więc najlepiej zabić tę osobę, zniszczyć, zniewolić jakoś, pognębić, żeby ukryć swoje uczucie. To już jest bardzo niebezpieczny etap zazdrości. Jednocześnie pragniemy obecności tej osoby i najbardziej ją nienawidzimy, ponieważ jej obecność nas zupełnie obnaża, demaskuje, odsłania naszą chorą duszę. Duma człowieka zazdrosnego nie pozwala sobie na wypłynięcie na powierzchnię świadomości. Jak i takie demonstracje w środowisku tak poniżającego w mniemaniu osoby zazdrosnej głodu uczuciowego, który doprowadza do niekontrolowanych zachowań i eksplozji emocjonalnych. Zazdrosny jest jednocześnie zbyt dumny, by przyznać się do uwielbienia. Dlatego swojemu uwielbieniu nadaje cechy agresji. Niszczy tych, na których mu zależy. Niszczy tych, przy których czuje się zupełnie nieopanowany, chcąc zataić swe przylgnięcie do człowieka, który jest po prostu kultem. Saul rzucił dzidą w Jonatana, ponieważ ten nie wstydził się przyznać przywiązania i miłości do Dawida, bo miał zdrową miłość. Jak jest zdrowa miłość czy przyjaźń, to człowiek się nie musi wstydzić tego, czy ukrywać to. Miłość Jonatana, której nie wypierał się syn króla, była zbyt jasnym wyrazem tych uczuć, które mrocznie kłębiły się w sercu Saula. Próba zabicia Jonatana była próbą stłamszenia w sobie zduszonego uwielbienia do Dawida, jaki więził sobie oszalały król. I jeszcze trzy minutki, ostatnia cecha. Ostatnia cecha, najkrótsza. To już jest właściwie taka faza końcowa. Chociaż nie zawsze ona się przeplata w zazdrości. To jest wycofanie. Ktoś widząc, że traci osobę, zajmuje taką pozycję pozorowania, że wcale na niej mu nie zależy. Nie robi absolutnie nic, by reanimować ten stary układ, tę więź. Może nawet ma awersję celowo. Ją jakoś wyraża. Jest arogancki, bezczelny, wulgarny. Nie może się powstrzymać przed poniżaniem kogoś czy odpychaniem. Syci się czyimś bólem, który sam zadał. Łapie się na wyobrażeniach, na takich marzeniach, w których kogoś doprowadza do pozycji psa. Tamten prosi, zlituj się nade mną, poświęć chociaż 5 minut, nawet sekundy. Ale to są tylko takie marzenia, bo tak naprawdę zupełnie jest odwrotnie. Może nawet rozmawiać z tą osobą, ale najwyżej w sposób obojętny, lekceważący, uciekać od niej, jakby się gdzieś spieszył, dając jej do zrozumienia, że jest ta osoba dla mnie nikim. Ale to jest nieprawda. Tymczasem jest ta osoba wszystkim. Tak właśnie zachowywał się Saul. Udawał, że Dawid jest mu obojętny, ale to była gra i ta gra nie trwała długo. Niebawem jego zazdrość stała się nienawiścią. Obsesyjny ścigał Dawida, chcąc go zabić. Ścigał go jak psa. Oszalał na punkcie Dawida. Cały jego czas królowania to było pościg za Dawidem. Nie wiem, ile lat go ścigał. Ale cały czas tylko ten Dawid i ścigać tego Dawida. Zauważcie, w 24 rozdziale, w 15 wierszu jest napisane, że kiedy Saul poszedł załatwić się do jaskini En-Gaddi, Dawid miał idealną okazję, żeby w sposób hańbiący załatwić się z wrogiem. Nie każdy może mieć tak śmierć, bo był obnażony, wszystko było na wierzchu, można było zadać cios i na całe wieki hańba. Ale Dawid tego nie zrobił. Uciął mu tylko kawałek płaszcza, wyszedł na zewnątrz jaskini, udowodnił Saulowi, że mógł zabić go w najbardziej wstydliwej sytuacji. I wtedy Saul się rozrzewnił.
To była chwila, kiedy był ludzki, kiedy był normalny. Dawid powiedział wtedy bardzo ważne słowa, chociażby z punktu widzenia tych rozważań. Za kim to wyruszył król izraelski? Za kim ty gonisz? Za zdechłym psem? Za jedną pchłą? Dawid na pewno tutaj czuje się bardzo rozgoryczony, na pewno bardzo się poniża, ale też przez te słowa daje do zrozumienia nam, że właśnie Saul tak ścigał Dawida jak psa. Tak straszne było to uczucie. Po usłyszeniu tych słów i przekonaniu się, że Dawid nie chce jego śmierci, choć miał do tego okazję, Saul szybko powrócił do pałacu, jakby się wszystko uspokoiło. Znowu udawał, że nie ma nic dla Dawida. Saul powrócił do swego domu, a Dawid i jego ludzie weszli na górę, na miejsca niedostępne. To ważna informacja dla tych, którzy uciekają przed zazdrosnymi. Miejsca niedostępne. No i na tym skończę tą drugą część. Myślę, że jeszcze mnie zniesiecie przy trzeciej. Będę mówił przy trzeciej części o sposobach wychodzenia z tego, radzenia sobie z tym. A tymczasem Amen.